Dawno nie było odcinka z waszymi pomysłami na karierę, więc przyszedł na niego czas. A jeżeli chcecie pojawić się w odcinku z waszych karier, w odcinku, w którym po prostu przedstawiam kariery, które mi wysyłacie, no to oczywiście zapraszam do wysłania ich. Możecie wysłać je albo na mojego maila, macie go w opisie, albo na Discordzie, na strefie karier, piszecie do mnie w wiadomości prywatnej i tam po prostu wysyłacie mi swoje kariery, jeżeli chcecie pojawić się w odcinku, który będzie, jak tylko dostanę, odpowiednią ilość karier, więc myślę, że możemy zaczynać ten film. Pierwszy pomysł na karierę to pomysł Salienta, no i jest to kariera Wolfsburgiem. Generalnie jest to Back to Glory. W sumie nie wiem, kiedy Wolfsburg był gdzieś na szczycie, takim totalnym szczycie, no ale jest Back to Glory, tak? Mamy tutaj fajnie rozpisane cele na każdy sezon. W piątym macie wygrać potrójną koronę, także powodzenia. Jest to, wydaje mi się, dosyć trudne wyzwanie. Mamy też fajne zasady odnośnie transferów, proponowane transfery całkiem ciekawe, a więc tutaj możecie się zasugerować, no bo między innymi Thiago, Andersen, Tresor, nie wszyscy są realistyczni, ale może nie każą to przeszkadzać, więc oczywiście tutaj macie propozycję Salienta. No generalnie moim zdaniem kariera w Wolfsburgiem może być naprawdę ciekawa. Jest to zespół, którego właścicielem jest firma Volkswagen. Myślę, że nie każdy mógł to wiedzieć, bo na pewno popularny jest RB Leipzig, jeśli chodzi o kluby posiadane przez wielkie firmy, ale myślę, że o Wolfsburgu nie każdy wiedział. Pozycję do wzmocnienia, no to trochę na siłę, tak, bo jednak na tym skrzydle Kamiński się fajnie rozwinie, ten środek obrony też nie jest zły, więc tutaj z przymknięciem oka, no generalnie składzik jest naprawdę mocny i myślę, że w pierwszym sezonie można już myśleć o europejskich pucharach. Nie mówię, że o Lidze Mistrzów, ale myślę, że o Ligę Konferencji w pierwszym sezonie można powalczyć jak najbardziej, jest to możliwe, no bo nawet jak spojrzycie na ławkę, to jest ona dosyć solidna, więc nawet jeżeli przydarzy się kontuzja, no to oczywiście powinniście dać sobie radę. Do tego budżet naprawdę wysoki, 52 miliony euro, także dosyć spore pieniądze, które możecie naprawdę fajnie spożytkować. Jeśli chodzi o gwiazdy zespołu, no to jak widzicie, Castells i Arnold tutaj zdecydowanie się wyróżniają. Do tego w rzeczywistości jest już przyklewany transfer Kamila Grabary, który ma przyjść do Wolfsburga, więc będzie on takim następcą Castellsa, możecie wziąć to pod uwagę. Co do talentów, no to również jest ciekawie. Mamy tutaj m.in. Kamińskiego, Paredesa czy Tomasa. Jest jeszcze kilku innych, na przykład starszych o rok czy dwa i oni też mają solidne potencjały, jak na przykład Wimmer czy Majer. Generalnie uważam, że kariera Wolfsburgiem naprawdę może być ciekawa. Sam myślałem o tej karierze, co prawda, no raczej w pierwszym sezonie dałbym sobie mniejsze wymagania niż top 5 ligi, półfinał pucharu. Dałbym sobie takie wymagania, żeby zdobyć jakiekolwiek europejskie puchary, w sensie dostać się, ale oczywiście to już jest wasz wybór. Drugi pomysł na karierę to pomysł użytkownika Sport. No i jest to kariera Heidenheimem, a więc ponownie Bundesliga, drugi pomysł Bundesligi i ostatni w tym odcinku jest to Road to Glory. Generalnie cele na tę karierę są dosyć długoterminowe, ponieważ tutaj sięgają one 8 sezonu, gdzie po prostu Sport mówi, żeby wygrać wszystko. W pierwszym sezonie powinniście generalnie spokojnie utrzymać się w lidze. Co do transferów, no to macie zakaz kupowania gwiazd. Powinniście generalnie kupować zawodników ze wschodniej Europy, z Bałkanów i rozwijać szkółkę juniorów. No i tutaj są oczywiście propozycje m.in. Klarer, Kochen, Reis, Sonko, Slisch, Dorley, Seymen czy Ulrich. Ja tutaj kilku zawodników dopisałem. Budżet nie jest jakiś mega wysoki, ale myślę, że coś ciekawego można za to zrobić. No skład w wielu miejscach wymaga poprawy, no bo jednak to może być troszkę za słaby skład na utrzymanie, więc myślę, że w pierwszym oknie warto byłoby kupić kogoś na prawe skrzydło, czy pomoc, czy obronę. No a 12 minut macie, więc myślę, że dwóch zawodników na spokojnie możecie kupić. No ale oczywiście, jak w każdym zespole, kilku graczy się wyróżnia. Tutaj mamy do czynienia z Kleindienstem. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem, a także z Janem Niklasem Beste. Obaj mają po 75 overalla. Beste rozwija się do 78. Myślę, że z dynamicznym potencjałem rozwinie się nawet mocniej. No talenty, no nie są rewelacyjne, nie ukrywajmy, naprawdę to nie wygląda dobrze, ale no nie każdy klub musi posiadać talenty, no a tak jak Sport mówi, wy właśnie te talenty powinniście tutaj dostarczyć poprzez właśnie szkółkę juniorów, no którą właśnie, na którą powinniście po prostu stawiać. Trzeci pomysł to pomysł Oliego, no i jest to kariera Tottenhamem. Celem tej kariery jest wygranie czegokolwiek, no nie jest to realistyczne, no bo Tottenham generalnie
nie wygrywa niczego, tak? Ale oczywiście cel fajny i też o tej karierze myślałem, żeby sobie prywatnie ją zagrać. Mam ją na liście, więc może kiedyś się skuszę. Oli proponuje ściągać Włochów, ponieważ wielu Włochów przyszło jakiś czas temu do właśnie Tottenhamu, między innymi Vicario czy Udogi. Jest to po części prawda. Oczywiście proponuje też Anglików, a także Walię. No generalnie pewnie zawodników z Wysp. Macie różne utrudnienia, które możecie wykorzystać, na przykład limit transferów 60 milionów. No i oczywiście są przykładowe transfery, między innymi Gnonto, Baldanzi, ich mam w Juventusie. Baldanzi na prawym skrzydle, Gnonto na lewym, no i te skrzydła naprawdę polecam. Ten duet jest rewelacyjny, do tego jeszcze między innymi Bajno Egitens, Barco, Palinia, Jimenez, Hato i Gray. Tutaj kilka moich propozycji, więc również warto wykorzystać. Co do pozycji do wzmocnienia, no to jak widzicie tutaj na składzie, potrzebny jest lepszy napastnik. Richarlison to nie jest poziom, który no zagwarantuje wygranie Premier League, tak? Wydaje mi się, że też możecie pomyśleć nad prawym skrzydłem ewentualnie. Kulusewski też moim zdaniem nie jest rewelacyjnym zawodnikiem. Mam tutaj napisane, żeby wzmocnić się ale w sumie ta pomoc nie jest taka zła, tak? Aczkolwiek, no możecie, oczywiście, że możecie. Jeśli chodzi o środek obrony i lewą obronę, no to tutaj jak chcecie. Overallowo nie wygląda to dobrze, aczkolwiek w rzeczywistości Udogi i Van de Ven grają naprawdę dobrze i raczej Postecoglou nie zamierza ich zastępować. Budżet macie spory, bo jest to 120 milionów. Oczywiście gwiazdy są, no myślę, że nie muszę nikomu przedstawiać Sona i Madisona. Niesamowity duet, który radzi sobie świetnie w tym sezonie. No jeśli chodzi o talenty, to również jest ich sporo. Jeśli chodzi o zawodników U21, to Udogi, Velis, Pape, Matar, Sar. No ale są też zawodnicy trochę starsi, ze sporym potencjałem, między innymi Porro, czy nawet Romero. Oni również mają spory potencjał. Wydaje mi się, że Van de Ven ma około 86-87, także również jest to wysoki potencjał. Do tego Brennan Johnson, który też ma powyżej 80. Także tutaj wielu młodych zawodników jest, których można fajnie rozwinąć, także pod tym względem karierka bardzo dobra. No i myślę, że fajnie byłoby sobie przetestować Guglielmo Vicario, który no jest naprawdę odkryciem tego sezonu, chyba nikt się nie spodziewał, że będzie aż takim kozakiem. Fajnie byłoby nim zagrać i chyba się skuszę. Nie wiem, czy w karierze Spurs, czy w innej, ale myślę, że się na niego skuszę. Kolejny pomysł, to pomysł naszego moderatora, czyli Achmetowa. Bardzo fajnie wszystko rozpisane. Jeżeli chcecie, możecie sobie zapauzować, no i oczywiście przeczytać. Jest to kariera Nottingham Forest, jest to Back to Glory, które oczywiście jest uzasadnione, no bo kiedyś Nottingham było naprawdę giga dobrym zespołem. No a celem takim już najdalszym na 8 sezon jest obrona poczwórnej korony i próba bycia niepokonanym w lidze. No a w pierwszym sezonie waszym celem jest górna połowa tabeli, co najmniej 12 miejsce i ćwierćfinał jednego z pucharów krajowych. Do europejskich pucharów generalnie macie zakwalifikować się dopiero w trzecim sezonie, więc macie no, 2 sezony na przygotowanie się do tego, więc wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Polityka transferowa no to oczywiście głównie Wyspy Brytyjskie, a także inne kraje anglojęzyczne, a także powinniście próbować kupować zawodników z klubów Big Six, głównie ich rezerwowych, również fajny pomysł. Mamy tutaj oczywiście proponowane transfery oraz zalecenie, by opierać drużynę na Gibbs, White'cie, Awonim, a także Sangare. Także ciekawe rady, no na pewno Gibbs White jest zawodnikiem, na którym ten skład można oprzeć, zresztą tak samo jak Sangare. Proponowane transfery, no to między innymi Polak Kiwior, tutaj możecie go wypożyczyć, co jest oczywiście realistyczne, bo o tym się mówi w rzeczywistości. Generalnie sporo jest tutaj propozycji wypożyczeniowych, na przykład właśnie Tomiyasu, Vieira, Calvin Phillips, czy nawet Van de Beek. Budżet transferowy dosyć duży, 40 milionów niecałe, ale pozycje do wzmocnienia są, no bo jak widzicie, w tym składzie faktycznie tutaj prawy skrzydłowy jest potrzebny, bo Gibbs White lepiej, żeby był w środku pola, tam poradzi sobie lepiej. Do tego mimo wszystko drugą stronę skrzydła też bym wzmocnił, a także lewą obronę, bo mimo, że Tavares nie jest zły, no to myślę, że można pomyśleć nad kimś lepszym, po prostu, bo jednak wydaje mi się, że to nie jest do końca ten poziom. Na pewno jest tutaj kilka gwiazd w tym zespole, między innymi nowy transfer Vlahodimos, a także drugi nowy transfer tego sezonu w Nottingham, czyli oczywiście Ibrahim Sangare, obaj panowie 81 overalla, no a także są talenty, między innymi Andrej Santos, 84 potencjału, a także Elanga, czy Omobaminele, także faktycznie tutaj jest kilku młodych zawodników, których można rozwinąć, do tego Gibbs White, no i kilku innych, więc akurat pod tym względem karierka bardzo
bardzo fajna. No i właśnie, są ci wyróżniający się zawodnicy, na których faktycznie ten skład można budować. Także Nottingham Forest faktycznie jest dobrym pomysłem do kariery w FC24. No i ostatni pomysł to pomysł Aliena na stworzenie zespołu Los Angeles Lakers, czyli oczywiście zespołu z NBA, no ale wy możecie zrobić to w MLS, w FC24. Klub powinien mieć dwie gwiazdki według Aliena. Co do celów, no to w szóstym sezonie podwójna korona, no a w pierwszym po prostu macie uniknąć dołu tabeli. Jeśli chodzi o playoffy, no to dopiero w trzecim sezonie, także ponownie macie dwa sezony na przygotowanie się. Oczywiście propozycje transferowe są to propozycje ode mnie, ponieważ Alien ich nie wysłał, ale to nie problem, także ja wam je dostarczyłem na podstawie tego, co właśnie polecał Alien. Budżet to 10 milionów, tak jak oczywiście mówił. No pozycji do wzmocnienia nie ma, no bo to zależy od tego, jaki skład wam się wygeneruje. No a tutaj macie przykład mojego, jaki wygenerowałem. Myślę, że średnia ocena tutaj to około 72, coś w tym stylu. Budżet to oczywiście 10 milionów. Tutaj dałem jeden, no ale jest to błąd. No i oczywiście wyróżniający się zawodnicy, wypisałem tutaj ich oczywiście z tych, którzy są wygenerowani u mnie. U was będzie to całkowicie inne. Jeżeli powiedzmy zawodnicy wam nie podpasują, no to zawsze możecie sobie ich zedytować. No od kilku FIF bodajże dwóch jest taka opcja. Przypominam jeszcze raz o wysyłaniu karier do odcinka z waszych karier. Mail macie w opisie, Discorda też, więc możecie wysłać mi na priv na Discordzie. No i oczywiście dajcie znać, czy użyjecie którąś z propozycji z tego odcinka, czy jakaś wam się podobała, bo wydaje mi się, że kilka ciekawych pomysłów było. No i oczywiście, jeżeli chcecie pojawić się w tym odcinku, no to sprawdźcie kanał Propozycje Klubów na Strefie Karier.